Siema, typuza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich teraz miłośników wędkarskich przygód na najnowszy film w moim wykonaniu. Na tę chwilę, drodzy Państwo, jest godzina 6.40, sobota, 1 kwiecień 2023. I oto w ten kwietniowy dzionek nakręcę dla Was jakiś materiał oto z tej wody. Więc nie przeciągając dłużej, zapraszam na najnowszy film. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. I nie wiem, tylko chcę, bo już późno. Drodzy Państwo, jest ze mną kolega Krzysiek. Siema, Krzysiu. Witam. Cześć. I co? Tak ostatnio chyba. Tak jak ostatnio próbujemy. Jakiegoś karpia złowić. Oby nam się udało. No. Pogoda jest taka na dwa razy, ale zobaczymy. Ale ostatnio widziałeś w taką pogodę. Tak, było bardzo pięknie. Pierwszy zarzut. Wenda poszła do wody. I zaraz drugą ja pomału wezmę. I czekamy cierpliwie. Na rybkę. Na rybkę. Na rybkę. I dzisiaj zmiana wędek, czyli korumy. Kowrotki, Shimano i stojak firmy Cygnet. I dzisiaj sygnalizatory brań, trochę grubsze kije. Zaraz rozrobię zanętę i metoda. Dwie wędki metoda i zobaczymy, co dzisiaj przyniesie efekt. No i spróbuję złowić jakiegoś karpia oto z tej wody. A czy będą? Zobaczycie to na moim filmie, więc zostańcie ze mną, a ja rozrabiam mieszankę. Później za pomocą procy, peletów, zanęcę sobie troszkę miejscówkę. Wziąłem dwie procy, Foxa i Dranowską, i za pomocą peletów, grubszych kulek, podnęcimy trochę blisko brzegu miejscówkę. A na tą chwilę rozrabiam zanętę, więc zostańcie z nami, z scyzorykami i zobaczymy sami, co będzie. Mieszankę, jaką przygotuję, to dużo na razie nie dorozrabiał, czyli Sonobites Match Method Mix. Weźmiemy kubeczek. Tak mówię, stopniowo. Weźmiemy miarkę. Dwa do jednego. Dwie miarki zanęty. OK. I miarkę wody, ale wodę rozrobimy w zalewce. F6, czyli damy miarkę wody i zalewkę. OK. 2 do 1. Dwie miarki zanęty, miarkę wody. OK. To będzie zanęta. Zobaczcie, ciapa. Jak widzicie sami. To jest przypon nawet. OK, tam pójdzie. I to będzie 2 do 1. I jak to dochodzi sobie. To jest na mączkach rybnych. Pije sobie i zaraz będzie płychne. Przetrzemy później przez sito. Dobrze. Jest papka. OK. Odstawimy. A drugie weźmiemy. Tu mamy kryl. Tu mamy czarną bateinę. Tak, bateina jest. Tu jest karpiowy. Damy F6. F6 damy w drugim pojemniku. Czyli F6. Dobrze, nie za dużo i zalejemy wodą z dodatkiem tak samo F6. OK. No i to będzie mieszanka peletów oraz zanęty. Tak to mówię, drodzy Państwo,
wygląda. Już sobie dochodzi, wymieszamy. Ok, odczekamy jakiś czas. Zakładam przypony. Założę teraz sobie przypony. Dopasuję sobie jakieś przynęty, których trochę wziąłem. Pelety, przynęt, poręki. Jak widzicie sami, atraktory. I zaraz coś dopasujemy. Oczywiście przetrę przez to mieszankę. Zaraz zanętę przetrzemy. Jak sobie to dochodzi. Ok. A ja szykuję przypony i zaraz zarzucam zestawy. Dobrze, dodam jeszcze trochę większego peletu. Ale to na sucho. Suchego trochę garść. To jest karpiowy premium karp kompres. Ale suchego i niech to wciągnie wodę już. Tu już się fajnie robi. Odczekamy jeszcze chwilę i później połączymy obydwie mieszanki i będzie gitarka. Dobrze. A ja zakładam przypony do zestawów na wędce. Mamy pulchną do tego pelety. Tutaj trochę zapasu. O, i taką mieszankę. I to pójdzie do podajnika i zarzucam już zestawy. Oto na tą mieszankę, którą przygotowałem. Drugie branie u Krzysztofa. Podobnie ładna rybka, zobaczymy. Ładna? Ładna, 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 ładna. Tam i tak walczy dosyć mocno, ale... Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Na pewno nie weszło w tamtą. No ale karp będzie, nie? Karp, karp. No. Hakali, bucigi. Zobaczcie, jak wędka ładnie pracuje. U mnie 25 minut stoją peleciki. A godzina jest 8:23 i pierwsza ryba. No, a Krzysiek... Nie, może przed, wiesz, może ten przed, wiesz, stąd. No, no, tak. Ale nic, wyjdzie, wyjdzie. Dobra, wyjdzie, wyjdzie. Tak, tak, bo zabiera w tą stronę, czyli... Co tam? Nie, nie, karp chyba. Karp, karp. Goły chyba. O, poplątał się trochę z tamtą wędką. To z tej strony chodź, Krzysiu. O, nie, nie taki duży. Nie, 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 nie. Ale jest. Drodzy Państwo. O, ale jest pierwszy. Pierwsza rybka. No. Jest pierwszy. Taki 1,5 kg, dobrze. No. Dobrze, no. Czekaj, momencie, bo jeszcze coś tutaj gdzieś zaplątała się nam tutaj. O górą płetwę, no. O, już widzę. Czyli z ręki go puść. Tak, 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 tak. No i rybka wraca. Ładny karpik pierwszy. I idź pokoś dorosłego byczka. Bajka. Gratulacje. Pięknie. Dziękuję. Krzysztof ma drugiego. Słonko wyszło, drodzy Państwo. I jest druga ryba. Ale nie duża. No ale jest, nie? Ale jest. Nie wiem co to jest, tak trochę łbem rzuca jak karp, ale to raczej Japoniec. A to chyba... Leszcz! No, z tych trzech się okazało, że to leszczyk. Leszczyk. No i branie takie było leszczowe, tak, nie? Tak, tak, tak. Góra, dół, góra, dół, podwisało. I jest leszczyk. Się trafił. Ojej, 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 kuźwa. Leszczyku. Nie upierdniczysz. Wiesz, bez zadziory. Haczyki bezzadziorowe, myślę, no, że się bardzo łatwo będą wypinały. Już, podnieś, Krzysiek. Już zabieram, 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 zabieram. No i jest taki, zabrany. Ładny. Zobaczcie. No.
Ładny taki lesio. Poczekaj, zanim wypuścimy. Popatrz, tu ma. O, dobra. Dobra, jest. Baja. Płyń. No i lesio, karpik, a u mnie na razie nic, ale się nie poddaję. Ja mam pelety i walczymy. No może już coś się dzieje, zobaczymy. Trzecie branie, trzecia rybka, a u mnie pelety nic. Za rybnieniówka chyba, nie? Tak. Ale taki, jak na dzisiejszy dzień. No. To takie, taka pustynia rano była. Teraz słońce wyszło, no, może coś się ruszy. Ja pelety też do brzegu. I trzymam 11 minut. Wcześniej miałem 50 minut. Ściągnąłem, teraz 12 minut. Widzicie? Typowe szarpanie karpiowe. Leszcz! Japoniec! Japoniec! No taka 40. Ładny Japoniec. Zdjęcie sobie teraz nie zrobię. Robisz? Tak, zrobię sobie, bo chcę tam pokazać. No. Tak powiem rodzinie. Pyknąć, wiesz. Odepnij sobie, tu ja masz kulkę. Odepnę. A ci damy już sobie tutaj. Dobra, to odepnij. No, o, taki ładny, gruby ten Japoniec. No mówię, taka 40 będzie. Dobra. Baja. No. No. Tam masz drugą przynętę. Bierzesz? Tam leży. Tu na dole jest. Czerwona druga. No. No to jak chcesz, to świeżą załóż. A ja, drodzy Państwo, pelety założyłem kukurydzę i na drugiej jest biały robak. Dwunastki peleciki powierciłem i tak to mniej więcej wygląda. Przynęt wiecie, że mam sporo, a później potrzymam trochę i najwyżej coś założymy z arsenału. A na tą chwilę trzymam. No sam jestem ciekaw, bo z procy nęciłem. O, widzicie? Jakieś pociągnięcie było, to było branie. Z procy zanęciłem sobie peletami. Więc trzymam się tej wersji peletów. I widzicie, za pomocą procy nęciłem pelecikami. I to sporo tego zanęciłem. Trochę zostawiłem. I takie półtora pudełka. Ponad półtora pudełka takiego zamęciłem z procy peletem, więc dlatego na peleciki. Tylko zmieniam smaki. Zaraz założymy róże. Pikantną kiełbasę. Mamy dużo rodzajów tych peletów. A teraz wziąłem kukurydza i biały robak. I jak widzicie, zalewki. Nasza tuńczyk, tu jest orzech tygrysi, tu jest truskawka, tu jest orzech tygrysi, przepraszam, a tu jest kryl, pinaple, widzicie, i tu jest krem. To arsenał jest. Więc tak to mniej więcej, drodzy Państwo, wygląda, że przynęt jest. Multum tylko wybierać, ładować. Ta torba z Gartnera. Przynęt. Więc będzie w czym wybierać. Zobaczymy. Założę Speeder Bikes. Trochę przynęt mam. I spróbujemy na to coś złowić. Zobaczymy. Więc Krzysiu ma leszcza, karpia, Japońca, a ja na razie nic.
delikatne pociągnięcie, ale mówię, liczę na pelecik. Pół godziny, bo wcześniej 50 minut trzymałem i nie było obydwóch pelecików, rozmyły się. Jakieś pociągnięcia były, albo drobnica oskubała i teraz pół godziny będę trzymał. No 40 minut powiedzmy. Jeśli to nie przyniesie efektu, zakładam jakiegoś dumblecika i też będę chciał złowić jakąś rybę. A na tą chwilę zostańcie jeszcze z nami i zobaczymy co i jak. U Krzyśka kolejna ryba. Dopiero co zarzucił. Dosłownie przed chwileczką, bo to ta druga wędka, którą... Zobaczymy co. Dopiero co zarzuciłem. Halibut, tak? Nawet nie wiem, czy 3 minuty to zarzuciłem. No halibucik, nie? No, halibucik, różowy, no. Czerwony taki... laserkowaty. Tak, taki laserkowaty. Zobaczymy. No, bije. Japoniec. Bije japoniec. Z tej strony, wiesz co, podajmy, żeby nie przez... Też duży. O, ten większy chyba nawet. Tak mi się wydaje, że... No, no 40. Na japoniec. No. Trzymaj. No większy będzie. O, większy, ładny ten japoniec. Byczek, no. Patrz, na drugiej. A nie, to nie, po ten. No, te bez te. Puszkę. Będzie róweczki, to jest po prostu ekstra. Tak, masz, dobra. Chcesz zdjęcie, czy? No. Abyś mógł to. Dobra. No. I rybka. Come on, baby. Baja. No, widzisz? Znów wymiatasz. No, może te przynęty. Nie. Co ty? Ja to wierzę w swoje przynęty. Peletem, wiesz. Drodzy Państwo, peletem nęciłem. Na pelet liczę. Wejdą. Tak mówię, mam kilka rodzajów tych peletów. Parę smaków, jak nie, to pokombinujemy z innymi przynętami, a na tą chwilę trzeba wierzyć w przynętę. Powiedzmy niecałe 18 minut do 40. Tak, żeby 40 minut było obydwie w wodzie. I wierzę w nie. I zobaczymy. Biegnę, człowiek, ja ledwo chodzę. Krzysiek ma branie. Sławek przyjechał, będziemy trzech wędkować, zobaczymy. Też taki za 2 kg może. Ty? Karpik, bo walił bębem. No u mnie nic. I znowu na halibucika. A teraz do brzegu idzie. O, teraz ten. Bardzo szybko do brzegu podchodzi. Tak, czuję, że to karpik, może japoniec, ale raczej karpik. No i karpik. Tej samej wielkości co. Nie, japoniec. No, japończyk taki. A malutki. Malutki. Japoniec. No. Zobaczcie, drodzy Państwo, jaki fajny japończyk. Więc rybka do wody. I ja zaraz zmieniam przynęty, bo te pelety jednak, jedno branie tylko, a się nie zacięło, spadło, więc muszę założyć jakieś inne przynęty. Stop, pauza. I 9:58, a ja jeszcze bez ryby. No i pora coś złowić fajnego. Jedną, ale konkretną. Oby. Ale dopóki przynęta w wodzie, mam okazję coś złowić, więc wędkujemy dalej. I jest w pytkę. A więc zaraz jedną, czyli pelet ściągnę. Założymy z Match Pro. Taką, to jest krewetka duo, dwukolorowa, już na haku małym jest, dipuje się, oczywiście z nasza, to jest, i tak to mniej więcej, zapach piękny. I tak to mniej więcej będzie wyglądało. Ale się dipuje. I to będzie snużyć. I na taki mały hak, tu jest 14 chyba.
czternastka, haczyk i mała przynęta. I to zaraz zarzucimy, tylko się trochę podipuje. I ściągnę już ten pelet, bo widzę, że nie ma efektu. A na drugiej z wędek jest piaskowa z Bajtech. Śmierdziel natural. I tak druga wygląda. Też mniejsza przynęta, ósemeczka chyba. I zaraz to poprzekładam. No i w końcu będzie trzeba złowić jakąś rybę. Nie uważacie? Pelety jeszcze nie dają rady. Rozpuszczają się, drobnica skubie, jedno pociągnięcie na białego robaka. Więc taki jasny powtórzyłem na czerwonej. Tutaj jest co innego. No i mówię, zaraz mniejsze przynęty pójdą w ruch i pora coś złowić. No liczyłem na te pelety. Na sfermentowaną kukurydzę, na pelety 12 mm liczyłem, ale widzicie, po godzinie 40 minut, godzina 40 minut i jedno tylko uderzenie i po chwili ściągnąłem, nie było przynęty, więc coś na rzeczy jest. U Krzyśka małe przynęty łowią, więc czas na zmiany. A czy będę miał jakąś rybę? Zobaczycie sami, bo sam jestem ciekaw, czy Smaczporo Duo krewetka przyniesie jakiś efekt i mniejsze przynęty, czy prędzej Sławciu, co dzisiaj przyjechał, się rozkłada, będzie miał jakąś rybę. Więc zostańcie jeszcze z nami, z scyzorykami, bo sam jestem ciekaw, co i jak, a wy chyba także. Mam rybę! Pierwsza dzisiaj moja! Trzymaj, ściągaj to tu. Będę rękę se męczył nie na swojej rybie. A później mi wejdzie dziesiątka i co? Nie wykoluję, no tak, cwaniaczku. Zakwasów dostanę i... No też taki Japoniec. No coś. No, Japoniec. Tylko większy tym razem. No. No ładny. Ładny, no. Takie 40 mówię ci. Po 40, 30-40. No. Japońce karasie to są tu bardzo ładne. O, w ciebie coś. Karasie są bardzo ładne. Zobaczcie, grube. Jaki byk. Jaki piękny byczek. Piękne, grube. No. Wiaterek ruszył. A ja liczę na tą jedyną, ale dużą rybę. Karpia taki, o, przynajmniej piątkę. Chciałbym, zobaczymy. Więc czekamy, łowimy, wędkujemy. I tak mówię, zaraz zakładam małe przynęty, które się dipują. I tak widzicie sami. Pójdzie Smaczpro krewetka i mango, które się dipują. I na to stawiam. Ale to za chwilę dopiero. Niech to przyjdzie zapachem, smakiem. Niech snuży tam ta niewielka przynęta. A teraz trzymamy dalej to. No i wędkujemy, odpoczywamy. Słonko pięknie, ładnie. 10:10. I wędkujemy dalej. A ja, drodzy Państwo, kawusie, wasze zdrówko. Kawusia, nie inaczej. Niech trochę przestygnie. I drodzy Państwo, wasze zdrówko. I wędkujemy pomalutku, powolutku. Jak, Sławciu? Koleżko, dziękuję.
Jak? Złowisz jakąś rybę dzisiaj? Kawka, herbatka, ciasteczko w rowie, ewentualnie szluga. I jedziemy z tym koksem, bo już późno. Zawsze jest późno. Zawsze późno. Więc opłata, drodzy Państwo, opłacone, wszystko elegancko, dziękuję. I czekamy na rybkę. No zobaczymy, ten cały czas trąbi, już masz 10. Ile masz? 10 będzie. 4 czy 5 Japońcy, leszcza, 2 karpie. No. O mnie nic. Zaraz zakładam. Zaraz mały zakładam sprzęty. Dziękuję ci. Kontrola. Oczywiście chłopak nie opłaca karty. Tak, wszystko legalnie. Ryby zapisane, pochowane po krzakach. Dzisiaj będzie bez lania. Dzisiaj będzie bez lania. Legalnie. Legalnie. Dzisiaj nie będzie. Jak to było? Jak oni to mówią? Na przypale albo nie. Albo wcale, na przypale, albo wcale. Dzisiaj nie będzie, dzisiaj legalnie. Tak. Dzisiaj legalnie, no drodzy Państwo. Z połowy rzucasz. Co? Z połowy. Z połowy no rzucę. No i wędkujemy za czym, co tam u Sławcia będzie. Ale on to ma takie szczęście, że zaraz wyciągnie jakąś dziesiątkę i pojedzie do domu. Jak nie złowisz nic, to będzie dopiero, a nie. Ja to wiesz, ja to jestem amator, to. To jak no. Ten to na tak, no zobaczymy, drodzy Państwo, więc czekamy i zobaczymy, jak to się dalej ułoży. Na razie zawodnik numer, co jest w środku, goni towarzystwo. Ja zaraz zakładam małe przynęty. No, a Sławek to wyciągnie jedną, ma konkretną i pojedzie do domu. Ale jak będzie, zobaczycie sami, więc zostańcie z nami. Ale nie z rybą. Tak, ale nie z rybą. Zostańcie z nami, zobaczymy, co i jak. Siedzi. Siedzi coś, drodzy Państwo, w tarlisko ucieka. Czyli coś niedużego, pierwsza rybka, ale miejmy nadzieję, że cieszy. Karaś, no ale duży, duży, duży. No. No i drodzy Państwo, taki oto, dziękuję. Karaś! No. Taki ładny. Karaś. Wypuszczamy. No i najważniejsze, że nie na zero. Baja. I wędkujemy je z pytania. Nie na zero. To najważniejsze. Więc machaj będą, ryby będą. Ale z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie. Nie na pewno. O, duża ryba. Duża? To biorę, podbiorę. No to przejdź, no. Jak duża, to... Tak? No, coś większego. O, no ten to ciągnie. Już, pomału. No jak jesz, widzisz, nas zjeść nie da. Teraz nie jest jakiś taki bardzo bogaty, ale to może być dzisiaj taka chyba... Pięćdziesiątka. Trochę większa może. O, czuję na węce. No. Ładnie podpracowuje. No zobaczymy, co to jest. No zobaczymy. A może to tylko takie wrażenie. Ale o nie, no czuję trochę, że wiesz, jest trochę tych ostrych szarpnięć. Kopię to karpi. Karpi, tak ja czuję. No nie jest jakiś tam, wiesz, ogromny, ale wreszcie karpik. No czwórka może być. Ja też nie widzę, tylko... Chyba, że większy. No
ładny karp. No, 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 no. Goły? Goły chyba. No, no. No. Największy. No, no. No, ładny, ładny. Ściągnij ten. No weź, weź. Tu mam ten pełny na klatce. Odpiął się? Tak, on już jest. To wyjmij go. A jak? Tak. Ważymy go? Nie, no nie, przecież tak położmy go na ten. No dobra, to kładź. A już go spokojnie. Ładny. No z piątka będzie. Będzie piątko. Ja się mówię, na bezzadziorach to one, wiesz, od razu są odpięte. No. Z jego uwolnić, wiesz. No zdjęcie, nie? No, zaraz zdjęcie poproszę. Daj aparat. Wreszcie, wreszcie jakieś coś. A to już czułem właśnie, że taki trochę, wiesz, trochę taki dzisiaj cięższe to. Okej. Okay. Jest. Żeby ci nie wypadł, bo no nie, nie z ręki, jak ci wyleci to. Pięknie. Ślicznie. Nie rzucaj, schyl się. Baja. No, gratulacje. To Sławciu, rybkę masz, tak? Karasia z 1,5 kg, tak? No, ale widzisz. Chmurka idzie, więc... Parasol musi być. Mówię, ja też nie mogłem trafić, bo wiesz, beton jakiś czy kamienie pod tą trawą bić nie mogłem, wiesz. No i zobaczymy, może coś fajnego jeszcze wejdzie. Na tą chwilę wędkujemy i miejmy nadzieję, że coś fajnego pyknie. A co będzie, zobaczycie to na naszym, moim filmie. Chmury idą, idą i zaraz będzie wpadał. Sławek coś ma, zobaczymy co. Sfilmujemy, bo mało rybek dzisiaj z tego łowiska, z tej wody. Chmura idzie, też padać będzie. Zobaczymy co. No i co, Sławciu? Trzeba coś sfilmować, bo nic nie ma, to wiesz. To mówisz, że coś drobnego. A no co zrobisz? No ale jest rybka, nie? Mówię, na nie ma co filmować takie brania. Okej, okay. No jest wpytkę, nie inaczej, wpytkę, nie zacina, dobrze jest. Ściągnę tam niżej. Nie mówię, że ściągnę tu niżej. Żeby mi tak nie zacinało. O, okej. Tak, zaraz przejdzie. No i dobra, i wędkujemy, czekamy na jakieś branko, rybkę, parasol jest, więc 3 metry średnicy to robi robotę. Okej, okay. No ale pojechał pomału, prawdopodobnie, jeszcze nie widzę, ale druga ryba. Wiesz, wielkie to nie będzie, nie? Ale bije, karp będzie. Karpik. No nie taki jak twój kluch. No ale wiesz, pierwszy
No mały, malutki. Malutki, malutki. Malutki, taki do wzięcia. No, mniejszy niż 50, ale cieszy. Od razu go odczepimy na dole. Dziękuję. Zobaczcie. Taki piękny kabanek. Już, już, już. Więc zobaczcie, drodzy widzowie, taki ładny. Baja. Baja. Idzie, 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 idzie. No, coś większego. Pompujemy. No, rybka taka ciutkę większa. Ładnie jechała, widzieliście. Mam nadzieję, że baterii starczy. No, nie za bardzo. A może ją wyholuję nie za szybko. Najwyżej poproszę kolegę, aby zmienić akumulatorek. Słonko wyszło i może w końcu. Ale wszystko idzie w tarlisko, widzicie. Na pograniczu się rzuca. Przykręcę trochę. Tak, tylko baterię chyba będę musiał wymienić, bo mi braknie. Znowu 0,10? Tak wolno? Nie wolno, tylko haczyk mam 14. Malutki haczyk, wiesz, a nie wiem jak jest zapięte. Żyłkę to mam bezpieczną, kije mam odpowiednie. Tylko nie chcę wyrwać, nie wiem jak jest zaczepiony, wiesz. A szkoda, wiesz, cały dzień czekać na rybę i stracić ją teraz. No bo mała przynęta jest, malutka. A widziałeś jak... A ładnie wybierał, nie? Ma mały, haczyk ma mały, wiesz. A czujesz, czy duży ryb? No walczy, walczy. Tylko mi nie bije nic już, wiesz? No bo mi nie bije może na wiosnę. Ale wiesz, nie wiem czy to karp jest, bo mi na karpia to nie wygląda. Większe karpie nie biją. Ja mówię, jak... Karp, ładny, ładny. No fajny, fajny jest. Tak spokojnie idzie, goły jest, wiesz. Matę muszę wziąć z tego, tylko baterii nie wiem, czy mi starczy. O, to jest szósteczka. O, pajak zapięty jest, ledwie, ledwie. Ledwie, ledwie zapięty. Ledwie, ledwie zapięty, zobacz. Ciężko
jeszcze. Wiem. Ledwie przynętę widać. Malutką. Nie chcę mu wyrwać. Ledwie. A mam 14 haczyk, bo wiem, co zakładałem. No i rybka zaliczona. No tak jak twój. No aż taki ze 4 kg. Może większy. No ja też myślałem, że no, większy, ale... Czwóreczka ale będzie. Ładna czwóreczka. No, przytrzymaj, Sławciu, tak, a ja matę szybko wezlę, no bo szkoda. No. Daj go, Sławciu. Zmierzę. Ile dajecie? Ja 4,5 kg daję. No, daję. 5? 65 cm. 65? No, daję, no. Zobaczymy. Zero. Ale postaw ten, rzuć podbierak. U. No. Piątka, bo 500, pół kilo to. Piąteczka. To drodzy Państwo. Dobra, dziękuję. Dobra, rybkę z tego puścimy z podbieraka. Fajnie, fajnie. Dobra, więc rybka wraca. Płyń, rośnij, byku, nie daj się nikomu złowić. Rwij zestawy i dumnie pływaj po zachcinku. I jest pyte. No i drodzy Państwo, mamy leszczyka. Poczekaj, daj mi go, ja go depnę. U Krzysztofa. Zobaczcie, jaka wysypka. Zobacz, jaki ładny lesio. Delikatnie, bez zadzierowe haki i taki ładny. Zobaczcie hak. No płyń, lesio. Baja. No. Pa. Zobacz, w szoku jest, zobacz. O, teraz. No jest pięknie. Drodzy Państwo, nic dodać, nic ująć. Wędkujemy dalej i mam nadzieję, że jeszcze coś pyknie. A czy coś będzie, zobaczycie to na moim filmie. Więc zostańcie jeszcze z nami, z scyzorykami i zobaczymy co i jak. Słonko wyszło. Szczur. O, malutki, co to jest? Leszcz, no. Dobra, wezmę, odepnę go znowu. Leszczek, ładny. A jakim ładny. Poczekajcie. Zobaczcie, jaki ładny lesio. Jaką ma... Wysypkę, tak. Delikatnie odczepimy. Otwórz gębę. Otwórz buzię. No, otwórz też gębę. Dobra. O, i zobacz jak... Ta buzi przed twoja, nie! Baja. Będę twoje dziewczyny całował. Twoja, luba. Dobra, fajne. Całować wszystkie ryby. Fajne, ale swoje. Wszystkie ryby nasze są. Tak, ale druga teraz wędka. Od małych się zaczyna. Sławciu, od małych się zaczyna. Co ty chciałeś, od razu dziesiątkę? Karaś. Japoniec. Karaś. Japoniec. Tutaj go odczepimy. Weźmiemy. No tak, tak, chlamnie jeszcze. Dobra. Okej, i taki ładny płynie. Baja, proszę. No i dobra, coś zaczyna się dziać, tylko gdzie te karpie duże, które nie chcę na razie brać. No ale wędkujemy jeszcze i zobaczymy co i jak. Krzysiu ma branie. Karp. O, dziękuję ci. Trzymaj, no nieduży, no. Nie, no ale coś tam. To malizna. Ale jest. Ale to teraz trochę podciągnął. Teraz mi trochę podciągnął.
Karp albo ja to oni. Japoniec. Już. Poczekaj. Haczyki bezzadziorowe. To bez problemu. I taki karaś. Baja. I zaraz będziemy kończyć pomalutku tą imprezę. Zarzucasz jeszcze? To rzuć jeszcze. No i tak. I mówię, pomału będziemy niedługo zwijać się. A na tą chwilę słuchamy meczu. Korona Kielce, Miedź Legnica. 1-0 prowadzi koroneczka. I tak trzymać. Więc zostańcie jeszcze z nami, z scyzorykami i zobaczymy co i jak. No to kolego. No najlepszego. No to Sławcio już jedzie. Nagrywam. Nagrywasz? No, Sławcio już jedzie. Pożegna się, my też jeszcze. My jeszcze też parę minut, nie? Jeszcze chwilę i też jedziemy, drodzy państwo. Jak stara babka, zobacz. Ledwo nogami przebieram. Bierzawa i pstrągi. Jak paralityk, wiesz. Bierzawa i pstrągi, dają się znaki. No i drodzy państwo, tak jak widzicie, Sławcio, my też pomału się zwijamy. No, ale już pomalutku, no. I tak, drodzy państwo, jest, że jeszcze parę minut i będziemy kończyć na dzisiaj tą imprezę. Brało to, co pokazałem na filmie i tak to leciało. Godzina 15:53 i tak to mniej więcej wygląda. Branie mam, ej! Pa! Ej! I drodzy państwo, zobaczcie. I to było branie. Jak odeszłem, wybrało trochę żyłki. Nie wiem, jakaś ryba niewielka. No i to będzie ostatnia rybka. Zobaczymy tylko co. Małego, no. Ale jak jechała, wiesz? Nieduży karpik. Zobacz, gdzie jestem, stoper. I mówię, co tak ciągnie wędkę w bok? No, pociągnął. No i taki karpik na zakończenie. Weźmiemy go za usta. I taki fajny, zdziwiony, bo młody zawsze zdziwiony. Płyń, rośnij, rwij zestawy i nie daj się złowić. Rzucamy jeszcze? Też się rzucę i pomału będziemy się zbierać. No i my też zaraz będziemy kończyć ostatni rzut. I pomału będziemy zwijać się z tego miejsca. W zachcinku. Więc drodzy państwo, chmura z Kielc idzie, bo słuchamy meczu Korony, jest druga połowa. Korona z Miedzią Legnica wygrywa 1-0 i pada w Kielcach. Padało przynajmniej i ta chmura z Kielc idzie na nas, więc pomału kończymy tą imprezę. Krzysiek sam mówi, że już nic nie bierze. Godzina 16:16. Więc czas zakończyć ten nierówny pojedynek. Więc drodzy państwo, leciał tak pokazane na filmie. Dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału. Lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną, a dobre i złe. No jedziemy na Kielce, nie Krzysiu? Jedziemy na Kielce. Na Kielce, cześć, siema. No i pora coś złowić fajnego. Jedną, ale konkretną. Oby. Ale dopóki przynęta w wodzie mamy okazję coś złowić, więc wędkujemy dalej. I jest w pytkę. A ja liczę na tą jedyną, ale dużą rybę, karpia, taki o, przynajmniej piątkę. Chciałbym, zobaczymy. Idzie. No. Pięć. Piątka, bo 500, pół kilo to.
Piąteczka. No to bardzo. To drodzy Państwo. Dobra, uwaga. Jest. Dobra, dziękuję. Dobra, rybkę z tego puścimy z podbieraka. Fajnie, fajnie. Dobra, więc rybka wraca. Płyń, rośnij, byku, nie daj się nikomu złowić. Rwij zestawy i dumnie pływaj po zachcinku. I jest pytanie.